Dzień dobry! Witam Was bardzo serdecznie na dniu otwartym 6. Liceum Ogólnokształcącego imienia Adama Mickiewicza w Krakowie. Ja nazywam się Marta Przybyła i powiem kilka słów o chórze 6. LO, który mam przyjemność prowadzić już od 4 lat. Głównym obszarem działalności naszego zespołu jest udział we wszelkiego rodzaju uroczystościach szkolnych, ale i nie tylko. Chętnie bierzemy udział też w różnych konkursach czy przeglądach chóralnych, tych stacjonarnych, jak i online. Do wysłuchania naszych wirtualnych produkcji chóralnych zapraszamy Was pod koniec tego filmu. Myślę, że najlepiej o działalności chóru opowiedzą Wam nasi chórzyści. Natomiast ja bym chciała się tutaj króciutko skupić na kwestiach organizacyjnych. Próby chóru odbywają się 2 razy w tygodniu. W tym roku szkolnym były to wtorki i czwartki. Natomiast wrzesień to jest taki miesiąc organizacyjny, kiedy ja zapraszam wszystkich zainteresowanych do uczestnictwa w takich próbach, abyście mogli zobaczyć, jak to wygląda, zobaczyć, co śpiewamy, w jaki sposób śpiewamy, jak się rozśpiewujemy, w jaki sposób pracujemy nad tym głosem. Zapraszam wszystkich zainteresowanych do spotkania się ze mną, do rozmowy. Chciałabym posłuchać Waszych głosów, usłyszeć o Waszych doświadczeniach muzycznych czy wokalnych. Być może też nie macie żadnych doświadczeń i chcielibyście dopiero zacząć swoją przygodę ze śpiewem. Tym bardziej Was zapraszam, bo to najlepszy moment w Waszym życiu, aby zacząć zajmować się muzyką. Jeśli chodzi o godziny prób, zawsze staram się dopasować do uczniów. Wiem, że pochodzicie z różnych klas i kończycie swoje lekcje o różnych godzinach, dlatego staram się godziny prób ustawić tak, aby każdy mógł chociaż na część próby zdążyć. W wyjątkowych sytuacjach możliwa jest obecność na próbie raz w tygodniu i wtedy staram się tak prowadzić te próby, abyście chodząc nawet raz w tygodniu mogli na spokojnie nauczyć się repertuaru. Tak jak już mówiłam, więcej na temat działalności chóru opowiedzą sami chórzyści. Serdecznie Was zapraszam. Dlaczego warto śpiewać w chórze Willo? To jest bardzo proste. Poznasz wiele wspaniałych ludzi, wiele utworów, różne techniki śpiewania i po prostu rozwiniesz się pod skrzydłami pani Marty. Warto śpiewać w chórze Willo, dlatego że na próbach można poznać dużo nowych osób, powymieniać się zainteresowaniami. No i przede wszystkim miło spędzić czas i dobrze się bawić, bo o to w tym wszystkim chodzi. Bo można się pośmiać i miło spędzić czas. Bo można z chórem zwiedzić ciekawe miejsca, jak na przykład Danię. Warto śpiewać w chórze Willo, ponieważ próby to idealna okazja, żeby wyśpiewać się do woli bez przeszkadzania swoim domownikom. Dlaczego warto śpiewać w chórze Willo? Ponieważ mamy pyszną herbatkę na spotkaniach. Serio. Bo organizujemy sobie super wigilię. Mango, 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 mango. Wiadomo, chór kojarzy się z pieśniami kościelnymi i tak dalej. Ale u nas w chórze śpiewamy to, co chcemy w sumie. Każda sugestia jest brana pod uwagę. Śpiewaliśmy na przykład Queen, Beatlesów, Abbe. Śpiewamy głównie piosenki z zakresu muzyki rozrywkowej. Kiwi, 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 kiwi. Śpiewamy utwory z musicali, utwory popowe. Jest tego wiele, między innymi Król Lew, Queen i wiele innych. Oprócz rozrywki śpiewamy też klasycznie, cudowne pieśni, jak na przykład pieśni kościelne. Ananas, banana, ananas. Woo! Czego mnie nauczył nasz chór? Nauczył mnie głównie tego, że w grupie jesteśmy w stanie stworzyć coś dużo bardziej niesamowitego, pięknego i wielkiego niż pojedynkę. Chór nauczył mnie, że warto słuchać różnych rodzajów muzyki, a nie zamykać się tylko na jeden konkretny gatunek. Mnie chór nauczył przede wszystkim śpiewać innymi rejestrami. Odkryłam różne zakątki mojego głosu, no i nauczyłam się śpiewać chórowo, klasycznie. Rozwinęłam się i
teraz śpiewam jeszcze lepszymi miksami. Nauczyłam się kochać harmonię i brzmienie klasycznego śpiewu. Ale też ostatnio zaczęliśmy uczyć się teorii muzyki. Więc nawet jeżeli śpiewanie to nie jest coś dla Ciebie, ale jednak chciałbyś zgłębić trochę wiedzę na temat muzyki, to i tak zapraszamy. Na próbach wokalnych dzielimy się na głosy i każdy głos osobno ćwiczy swoją partię. Na próbach robimy masę ćwiczeń, które rozwijają nas wokalnie. Próby online są super. Nauka nut jest bardzo przydatna. To, że każdy może popracować indywidualnie i słyszy siebie, jest dużym plusem. Próby chóru online dzielą się na dwa rodzaje. Na jednych śpiewamy każdy w swoim zakresie i poznajemy nowe utwory, a na innych uczymy się teorii muzyki. Uczymy się czytać nut, czy rozpoznawać wysokości dźwięków. Więc jeżeli kogoś to interesuje, to tym bardziej polecam. W szkole mamy próby przypiewania we wspaniałym towarzystwie z herbatą i ciasteczkiem. Na naszych próbach zawsze panuje luźna i wesoła atmosfera. Można zjeść ciasteczko, zrobić sobie herbatę lub kawę. Naturalnie oprócz tego też śpiewamy, ale jest bardzo luźno i wesoło. Zawsze po próbie chóru wszyscy schodzimy klatką schodową, każdy idzie na tramwaj, autobus. I ta klatka schodowa ma świetną akustykę, więc każdy śpiewamy tam wszyscy razem jeszcze raz repertuar z tego dnia i to brzmi niesamowicie. Próby stacjonarne, totalny odlot. Dużo śmiechu, dużo zabawy, dużo pracy i fantastyczna energia. Wiele śmiechu, po prostu cudownie. Zapraszamy do chóru Wilo.